Hej, cześć. Jest to wprowadzenie do rozmów naszej społeczności. Społeczności OB Moja Nowa Pasja. Jej członkowie to zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni podróżnicy, dzielące się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, jak i uwagami na temat przeżytych doświadczeń. Szukamy odpowiedzi na swoje pytania. Wymiana tych doświadczeń ma na celu wspólny rozwój, do którego przecież nieustannie dążymy. Na naszych rozmowach poruszamy tematy snów, świadomych snów, OB, życia, życia po tamtej stronie, jak i szeroko rozumianego samorozwoju oraz wiele, wiele innych. Społeczność powstała z pasji, jaką stał się dla nas świat duchowy, OB i samorozwój. Połączyła nas przede wszystkim chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi i opowiedzenia o tym komuś, kto nas wysłucha, zrozumie, że to, czego doświadczyliśmy, jest prawdziwe. To właśnie tu mamy przestrzeń, gdzie możemy swobodnie wypowiedzieć się w tej kwestii. Ufam, że nie przez przypadek do nas trafiłeś. Być może nasze rozmowy natchną cię do popatrzenia na tematy, które cię dotyczą pod innym kątem. Być może pomogą zrobić krok do przodu. Może też się zdarzyć, że zrobisz jednak krok wstecz, który akurat w tej właśnie chwili jest tobie tak potrzebny. Ufam, że jest w tym jakiś głębszy sens, głębszy zamysł. Zaproszenie do naszej społeczności znajdziesz w opisie tego filmu, także słyszymy się na Discordzie i serdecznie pozdrawiam, Mariusz. Dobra, to ja zapuszczam nagrywanie, to możesz, Patryk, ten opowiadać te swoje wrażenia. Fajnie. A nie takie wrażenia, no normalnie tam, nie? Ja sobie ten. No ja wiesz, ja się tam, nie wiem, później się położyłem, gdzieś koło 12, nie? No i leżę, i leżę, i leżę, i leżę, i nic, nie? No i za chwilę, dobra, to wskoczyło mi te drgania tam, nie? No i to był moment, nie? I tam na przykład, i... Nie wiem, ja sobie spisuję, bo ja sobie takiego czasu spisuję te sny, nie? To mam, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć spisałem w nocy. Wow. No, ale to na przykład mówię... mega gościu. No nie, no bo ja też, wiesz, ja nie pamiętałem kupę czasu na przykład, nie? I ja trafiłem na te filmy tam do tego, do Jarka, nie? A on mówi, ćwiczyć pamięć, nie? I notatki. No ja sobie spisywałem i mówi nieraz chociaż dwa, trzy słowa zapisać, nie? No, to już i trigger będzie i będziesz mógł wrócić no. Pamięcią, co nie? No chociaż mi się rzadko zdaje tam trafić do tego poprzedniego snu tam, nie? No, tak jak on to mówi, no to ciekawe to jest, no. Czy to tak się... Bo to wiesz, każdy pewnie to inaczej widzi, każdy inaczej to odbiera, nie? Na przykład ja sobie na przykład pisałem tak, no... Wizyta u ojca... Jakieś pomieszczenie, pokój... Aha... Rozmawiamy ogólnie, tam jest, nie wiem, to było może 5 minut, no i mnie wywaliło, nie? I to mam na przykład dwie linijki zapisane, ale to, jak ja bym to teraz powiedzmy, bo ja to spisywałem w nocy, nie? No. Ja bym teraz usiadł, nie? Spisywał to na przykład, by mi zeszło 2 godziny na przykład. I sobie to przypominał, wiesz. Tak, wszystko opisał no, po kolei. Bo to przypominać no. Sobie no. Szczegóły i tam na przykład przeczytasz raz i za chwilę, dobra, coś tam idę, bo to na przykład woła mnie tam, nie wiem, czy żona mnie woła, czy na przykład córa, albo tam, nie wiem, syn na przykład, nie, idę, co zrobię. Przychodzę, zaczynam to czytać jeszcze raz, gdzie skończyłem, aha, i mi się jeszcze coś przypomni, nie? No. Znowu dopisuję, no. I to na przykład... Kiedyś siedziałem, nie wiem, do... Wstałem chyba tam, nie wiem, 9:00. No i siedziałem i do 12:00 pisałem. Kurde. No bo wiesz, bo to, wiecie, to jest takie czasochłonne, nie? No. No tak, tak, bo na papier to przelać, no to trochę to zajmuje. No i tak na przykład... Dużo zapamiętujesz na pewno też szczegółów. Jeszcze jak chcesz no, tak teraz, uszczegółowić. No. Teraz tak, ale kiedyś tak nie było, nie? I właśnie to jest to, że... Jak sobie piszesz to, czy... wyrabia sobie ten nawyk pisania, to wtedy coraz więcej zapamiętujesz, nie? I na przykład ja mam spisane dwie linijki tego pierwszego, nie? Ale jak przymknę oczy, to na przykład całe mi wraca, nie? Całe szczegóły, nie? Tak jak ten mówił, że to są te triggery, nie? No. On to nazywa triggerami, Jarek, nie? No to, tak, dokładnie. To jest ten moment, nie? Na przykład drugi znowu jeszcze tam co innego, ale drugi to była masakra jakaś, nie? To też... Bo nie wiem, jak na przykład wy się kładziecie, to nie wiem, leżycie czy co, na przykład, no płasko, na boku,
Na plecach, czy jak to? Chyba oboje na plecach, nie? No, tak jak rozmawialiśmy, no, próbujemy na No mi na pleca przykład, i ja tak samo. ciężko się śpi, nie? Zasypia, nie? Ja na przykład wolę położyć się na brzuchu, nie? No i ja zazwyczaj I też na teraz, brzuchu zasypiałem, no dokładnie. i teraz ten motyw wczoraj, nie? I teraz tak, kładę się na brzuchu, nie? I nagle, kurde, i czuję, że to wyłażę, nie? Ej, i zamiast wyjść i wstać, nie? To ja się wypełzłem, nie? I tak jakby... I teraz leżę na ziemi i się nie mogę podnieść, nie? I dopiero i tak po chwili, jak to zaczęło docierać, bo to wiesz, czujesz to cały czas, nie? I kurde, i podniosę się, i ktoś łazi po chacie, nie? Ja kogoś chciałem za rękę chwycić, nie? I teraz, no i nie chwyciłem, nie? Ta osoba uciekła, nie? No bo to był półmrok, bo pogaszone światła w chałupie, nie? Mówię, co No jest tak, grane, nie? no. No, i teraz ja wiem, kto to był, no na razie nie będę zdradzał, nie? Tym, kto to był, nie? Ej. I idę do pokoju, nie? Bo mówię, muszę, bo też ja, taki motyw, mówię, gdzie jest telefon albo kalendarz? Bo byłem ciekaw, czy to jest teraz, nie? Czy jakiś inny czas, nie? No i idę do tej, znaczy człapię się, nie? Bo to na podłodze, nie? I czym dalej od sypialni do pokoju, nie? Tym bardziej wstaję jakby. Czy się jakby z pełzania na kolanach, podnoszę się na kolana i na przykład już Coraz zgarbiony, wyżej, nie? coraz wyżej. No to w salonie byłem przygarbiony, nie? A jak doszedłem do kuchni, to już byłem wyprostowany, nie? No, Ej. dobra. I patrzę, leży telefon mojej żony, nie? I chcę go wziąć i oczywiście chcę zobaczyć godzina, która jest, nie? I nie mogę, gdyż jest zablokowany. Bo teraz wiecie, telefony mają jakiś tam, wiesz, albo kciuk tam palca czy coś, nie? I patrzę to i to nie był ten sam telefon, nie? Dobra. Czyli już wyczaiłem, że to jest nie teraz, nie? Chociaż właśnie nie wiem, to jest, bo jakby droga z sypialni do salonu to była taka sama, nie? Tak jak teraz, nie? Ale w salonie czy tam w kuchni to już była inna kuchnia, nie? O, proszę. Kurde, dobra. Dziwne, nie? No, dobra. Taki kurde. No i tak, dobra, i patrzę, leży mój telefon. No jak chwyciłem swój telefon, to mnie kurde wywaliło, nie? I już odkłem, nie? Aha, do ciała z powrotem. Także Normalnie. to było, no nie wiem, 10 minut pełzałem, chyba nie wiem, jak to nazwać, nie? No fajnie. No i to też mam tylko parę linijek zapisanych, ale to mi wystarczyło, żeby po prostu wrócić z Tak, pamięcią żeby. do tego, No, dokładnie. I no. później sobie nagrywasz. Mało tego, i teraz powiem wam jeszcze coś innego, nie? I teraz trzecie, co spisałem, to było tak. Audycja radiowa na kanale teraz. Trzecie, co spisałem, nie? No, No rozwij, to pan. słuchajcie, audycja radiowa na kanale, czyli teraz tak, jak tu rozmawiamy. No, No co właśnie, ty? tak, co? No to trzecie to było to, co ja spisałem w nocy, nie? Ja mam to napisane jako trzecią linijkę, nie? Audycja radiowa na kanale. A pamiętasz coś więcej? Mariusz, i pisze, Mariusz ale prowadzi. Nie, nie, bo to było tak, że ja... Ej, teraz to i to, to jest masakra, nie? ty jesteś No. mega, ja pierdzielę. Ej, no i teraz ja wam zrobię zdjęcie. Nie wiem, czy się... Czekajcie, czy gra zaczyna, bajka się zaczyna, moment. Ej. Dobra, co luzik. Mam... Audycja radiowa na kanale Mariusz prowadzi. Mam spisane, nie? I... No robię, wiem, rybko, mam... No, no. To nie ma co się Dobra, śmiać, jest, dla dzieci to ogarnę. naprawdę No. słodko. To No ja bajka prawda. wiem, ja wiem. Ej. I jak pamiętam, to tylko było tak, że ja po prostu leżałem sobie, nie? I patrzyłem w telefon, nie? Bo telefon trzymam. I tak jak teraz wy spojrzycie na przykład na tutaj obie moje nowa pasja i głosowy jest, nie? Porozmawiali, nie? I widzicie trzy osoby, nie? To ja to samo widziałem, nie? Tylko Ale to czad, spisałem. ale czad. Audycja radiowa na kanale Mariusz prowadzi. Jeszcze napisałem No kurde, Mariusz z małej nieźle. litery. No, no, Ej, i no. nie wiem, to było dzisiaj, no, już rybko robię. To się zaczynało. No już działa. Policjant, policjant. Poczekaj, działa? O kurde. Policjant, policjant. Ale dobre, czyli w przyszłość sobie zajrzałeś, tak? Ej, no nie wiem, właśnie teraz widzisz, co byś powiedział? Wiesz, co byś powiedziała tym? No, Co byście powiedzieli? no. No Tak? kurde, no ciary mnie przychodzą, ale no fajne. Kurde, Czekajcie, patrz. bo kartka mi uciekła.
No, nieźle. Trochę mi się przypomniała ta ostatnia relacja tego bum-bum. To chyba było. Tylko, że on się cofnął. Tylko, że on się cofnął, właśnie. Bo tam było 2015 chyba, nie? No właśnie, coś takiego. Odwiedził go nam w przeszłości, a patrza tu Patryk do Ja nie dzień wiem, czy to później, tak? czytacie, nie? No. A co wyrzucić na ten? Próbuję to wyłożyć. To wiesz co? To mogę Czekaj. zrobić kanał tekstowy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Do Ja to wrzucę na ogólny, czy gdzieś tam, rozmów. nie? Czekaj, już ja robię ten. Taki kanał tu przy To tym, jest. przy rozmowach. Kanały głosowe jest do rozmów. Zobacz sobie. A jest coś takiego, no? Czekaj, bo to nie jest. A do rozmów, no? Dobra, dobra, widzę. No to jak będziemy rozmawiać, to można i sobie coś popisać. Do rozmów wrzucę, teraz wam No. wytłumaczę to, bo to jest sakra, żeby to czytać. Wrzuć, poczytamy. Nie wiem, czy to No. odczytasz, nie? Pytanie, czy się rozczytam. Czekaj, otwórz oryginał. To Zapisz. tylko zdjęcie, tak? Wrzuciłeś. No to jest to zdjęcie, nie? I Aha. teraz od góry tam coś tam. Widzicie, poznajecie jakieś litery? No, Ciężko światło. No właśnie. I teraz tak, Nie tu umiem. są te linie podłużne, raz, dwa, trzy, cztery i później raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W połowie tak. I tam pisze, audycja radiowa Radiowa na na kanale. kanale. Tak. Mariusz prowadzi. Teraz widzę. No jest, jest. O. Dom, myślę, że mój, ale z innego czasu, pewnie. No i Dom, to właśnie, chata i to iść no. dalej. Aha, ale tu zakreśliłeś, że to ten. Ja cię, Czekaj, no. ale dobre. Czekaj, gdzie to jest? Teraz ja zagubiłem motyw. Gdzie to jest? Kurczę, uciekła mi strona. Czekaj, tu było Niezłe to, akcje wizyta. masz. No, a to dom, to na dole to jest czwarte, nie? To już następne, no. No ale kurde, I fajne. to, tam były pająki. Tam, ale było pająków. Kurczę, nie wiem, czy to masakra. Pełno pająków w całej chacie, nie? No, dlatego mówię, kurde, to jest aż nie do wiary, nie? No, no dokładnie to. No i Ale to tak. wszystko było o sen, czy wyjścia, czy naprzemiennie? Nie, na przykład pierwsze to było, bo to mówię, czy były drgania i ta wibracja cała, nie? Nie? Co ty mówisz? I to była wizyta, jak mówię, to było, Paulina, proszę, zabierz zawiedziłem swojego ojca, nie? Który żyje, nie? Tak. I tam normalnie rozmawiałem i to było na zasadzie snu. Po prostu, ale wiedziałem, że to jest ten, że to po prostu wiedziałem, że przed chwilą wyszłem i po prostu poszedłem do niego i byłem tam na jakby, o, po prostu wchodzę i jestem sobą, nie? Ale tylko tak jakby w kinie, o. Czy świadomy, ale nie taki. Kurczę, jak to powiedzieć? Chyba wiem, co masz na myśli właśnie, że No, nie jest tak, to. nie był taki wyraźny, może? Nie, znaczy szczegóły wszystko pamiętam, nie? Nawet to wiesz, jaki telewizor na przykład tam miał, jaki tam, co gdzie leżało, nie? Tylko tyle, Coś że tam miał jakiś. widziałeś siebie w tej scence, ale tak z Nie, ja perspektywy widziałem przecież. siebie ze swoich oczu, nie? Aha, ze Tak jak swoich teraz, oczu. tak jak wy patrzycie. No. Nie, że tam gdzieś siebie widziałeś jako osobę, postać, tylko patrzałem swoimi oczami, nie? Tak mówię, tak jakbym siedział, ale to było bez emocji, nie? Znaczy się po prostu poszedłem go odwiedzić, nie? Na tej zasadzie, nie? A znowu te drugie, co to z chaty spełzłem, nie? Znaczy z wyra spełzłem, nie? No to już było to całkiem wyjście, nie? No. To całkowite obe, nie? To jestem na 1000% pewien, nie? No i tak samo, teraz później następna była ta rozmowa, to po prostu, że ja sobie siedziałem i tylko widziałem ten ekran, te po prostu głosowy i tak jak spójrzcie na ten, masz głosowy No, i to porozmawiajmy. jest. No i tak jak teraz, po prostu widziałem tylko ten jakby ekran telefonu, nie? Trzy osoby i jakieś rozmowy ogólne tam, nie? Coś tam, nie? O czymś tam, nie? No. Tak jak teraz, nie? No i później już. Tu nie było niczego, tu nie było żadnych, wiesz, tam gdzieś dodatkowych osób, tylko cały czas ten ekran i jakieś rozmowy. I to taki był jakby, nie wiem, przebłysk. No i się obudziłem i to sobie wpisałem, nie? Po prostu, nie? Tak.
No, No. no i chwila w tego. W przyszłość, to nie? No i teraz taki właśnie, i to był ten moment w przyszłość, kurczę, nie? No, ciekawe. Jeszcze sobie rano, jeszcze rano się budzę, mówię, kurde, bo ty mówisz, to ja lecę chyba czytać kartkę czy coś? Napisałeś do Sandry, nie? I lecę czytać. Wieczorem, w No. nocy, no. A ja sobie myślę, mnie tak, bo mnie, mówi, kurde, co mnie tak dupa boli, nie? Mnie ktoś mnie kopnął chyba, nie? No, i mówię, kurde, kto mi kopa dał, nie? No ale ten. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. No czwarty to był też, no ale to był, znowu był dom. Te pająki. I to było gdzieś w innym jakimś. Nie teraz, nie? W innym czasie. No. No i później na przykład jeszcze i na końcu też odwiedziłem też innych miejsce z dzieciństwa. No to ty, No ale to kurde, już było dużo taka zwykła po podróżujesz. prostu. No ale to taki wiesz. Właśnie to ostatnie to było tylko po prostu jakiś sen, nie? Że wie. A czy najlepsze, że wiedziałem, nie? Bo te wyjście, drgania, co się zaczęły wykładzić, nie? No to daje to, że ty wiesz, że śnisz. Ja sobie tak to robię, nie? Że jak czujesz drgania i później. To wiem, że po prostu to jest tak, jakby przed biegiem słyszysz strzał, na przykład, nie? Albo na przykład, no nie wiem jak to powiedzieć. To mnie uświadczyło w tym, że aha, że jak to drganie zapamiętałem jako to, że aha, ty śnisz, nie? Że mimo to, na przykład, że przeskakujesz z jednego do drugiego, nie? To nadal wiem, że aha, były drgania, czyli śnisz, były drgania, czyli śnisz, były drgania, czyli śnisz, nie? Aha, tak to sobie łączysz. No No. ale to nie jest tak, że jak właśnie te drgania już masz te wibracje, to że to jest OB, że to nie sen, tylko ty po prostu chyba tak samo nazywasz, że OB i sen tak nie rozróżniasz za Nie, bardzo, nie. czy jak? Nie, ja rozróżniam, nie? No. No tak jak No i. mówię, że kiedy zaczynają mi się drgania, to ja czuję, to jest odłączenie. Drgania to jest odłączenie, nie? No, Wyjście. od ciała, no i początek No. wyjścia, tak? I teraz, tak jak mówisz, podróżowanie, czy tam te sny, no to są różne miejsca, nie? Czy osoby. I jednak są mniej świadome, nie drugie są bardziej świadome, nie? Po prostu, że jesteś gdzieś i kojarzysz, aha, przecież ja wyszłem, jestem w śnie. Nie? I niektóre Dokładnie. jak jest dużo emocji, to na przykład ja wiem, że ja Aha. sam ucinam tą świadomość jakby, nie? Aha, że to jest za bardzo mocne emocje na przykład No. i nie daje się tak ponieść. I to widzę jako ogólnie, tak jak mówiłem wam, że jest ta wizyta u ojca była neutralna, nie? Tu wiedziałem, że to jest już wyszłem, nie? Ale nie tak. Nie dałem się ponieść tym emocjom, nie? A tu znowu jak leżałem na tym, na tym drugi już jakby moment, nie? Bo no dziwnie to brzmi, bo tu się kładę, mam te drgania i powiem wam, że pierwsza była wizyta u ojca, nie? Mimo że tak jakby wyszedł i wrócił, nie? I za chwilę znowu jak po prostu te drgania były, nie? Ja pełzłem z tapczanu na podłogę. No to Nie? ciekawe. Tak jakby między drganiami, a jak czułem drgania i wychodzenie i pełzam po podłodze, to mi się gdzieś pojawiła ta historia z ojcem. W Ale. ułamku sekundy. Aha, na tej zasadzie. A ja byłem pewien, że powinna być od razu na przykład. Czujesz drgania i wstajesz, na przykład podnosisz się czy coś, nie? Bo na przykład u mnie się zawsze od nóg zaczyna, nie? Jak u Najpierw was? nogi wibrują, czy coś, tak? No. I co, i ty to sobie przenosisz to wyżej, czy coś? Jakoś No tym i sobie sterujesz, na czy? przykład, dobra, i co mi się, dobra, to dawaj te nogi do góry, nie? Na przykład, nie, i no, nogami na przykład dotknij głowy, nie? O jak, aha. Ale wyprostowanymi, nie? No. No to tak jest, aha, jak sobie myślę, no dobra, bo to jest normalnie nie do zrobienia, nie? Wyprostowaną nogą dotknij głowy, nie? I jak dotkniesz, To znaczy. To znaczy, że wyszłeś, nie? Ja sobie Wow. tak to tłumaczę. Ekstra. No i to Ja na tak to nie jest, nie? wpadłam nawet.
No bo to każdy ma swoje jakieś tam, nie jestem, No, no wiesz, wiem, ale ja sobie to tłumaczy. wyobraziłam po prostu, nie? No ja też. Ale to tak działa, widzisz, bo tak jak te hipnagogi całe, co on tłumaczył, nie? Regnie. I mówi, a bo to w ten sposób. A myśmy pamiętam kiedyś Mariusz rozmawiali, to nie ma takich, bo on mówi, że na przykład ekraniki mu przeskakują, jak na YouTubie, nie? No ja też tak Jarek nie pamiętam. mam właśnie. No Jarek tak Ja nie ma. też Ja nic też tak takiego nie nie mam. miałam. Ja też tak nie mam, nie? Ja na przykład wystarczy, że myśmy kiedyś gadali, na przykład, no dobra, te obrazy obrazami, nie? Ale powiedzmy, no dobra, chcę wam się pić, taki przykład, nie? Chcę wam się pić, no dobra, to weźcie, no nie wstań, jeszcze nie, ja wam na razie opowiem, nie? Dobra, wstańcie, idźcie do kuchni, nie? Tam jest zlew, sięgnijcie kubek, nie? Szklankę, sięgnijcie tą szklankę z tej szafy, lejcie sobie wodę, nie? Odkręć kran, wlej wodę, nie? Napij się, nie? Dobra, teraz tak, jeszcze się nie napiliście, nie? Ale już widzieliście swoją szafę, widzieliście swój kran, swój kubek, wszystko, nie? I teraz na pewno wam się chce trochę pić. Czy nie? No i to tak działa, i to nawet nie musi być jakieś tam, tak jak on mówi, wizje przeskakiwania tych ekraników na tym, tak jak w tym YouTubie, tylko to takie po prostu myśl sama przychodzi, nie? Bo ja na przykład widziałem swój kubek, swój kran, swój się ten. No i to tak działa. Ja na przykład jak się kładę, to ja na przykład też mówię, a dobra, wizję. Ja, że tu masz obrazy ci skakują, nie? Jakieś tam, nie? No, ja Się tak mam. kładziesz. No. A A ja na ty przykład mam, programujesz słyszę, się nie? już na coś? Że Znaczy się. chcesz to i to zobaczyć, czy coś, czy nie? Znaczy się, wiesz, to zależy, bo to tak jak on mówił, to na przykład to jest intencja jakaś duża, nie? I zauważyłem, że na przykład szybciej dochodzę do jakiejś osoby niż do miejsca, nie? To jest racja, bo on chyba w ostatnim live coś było mówione, że do danej osoby się dogadać, nie? Do danej osoby, nie? I to jest racja, bo przynajmniej tak jak mówi, w czasie bo to może być tak jak mówi, chyba teraz, czy na przykład tydzień temu, czy rok temu, czy tam powiedzmy 10 lat temu, nie? To do energii danej osoby szybciej się dostroisz, dojdziesz niż do miejsca, nie? Na przykład miejsce nieraz sobie chciałem wybrać, poszło, a się okazało, gdzieś mnie wrzuciło, nie wiadomo gdzie. Kurde, co to się działo, nie? Cuda takie na kiju jakieś coś, nie? O! A No? Sandra, ty coś z dzisiaj masz fajnego do Nie, powiedzenia? z dzisiaj nie, wczoraj tylko mówiłam No, ci o tym śnie, co miałam, nie? ale to było fajne. No to możesz powiedzieć pokrótce. Znaczy miałam po drodze jeszcze wiele snów i to też zapamiętuję zwykle tam, no nie wiem, 3-4, ale to od dziecka mam, że zapamiętuję i nigdy nie widzę obrazu z oczu na przykład, nie? Zawsze widzę z innej perspektywy, tylko nie z oczu. Chyba, Aha. że zdarza się, ale bardzo rzadko. Ale No masz i ty. No? jakieś wtedy emocje albo coś takiego? Albo coś. Jeszcze Takie raz? neutralne. Czy emocje jakieś czujesz, czy to jest neutralne? Że tak z trzeciej osoby bardziej chyba, tak? O to chodzi Chyba może? też, no właśnie z trzeciej osoby, albo Że że tak po prostu z jestem. góry załóżmy scenkę obserwujesz? Coś koło No, tego? mogę widzieć siebie z góry i być jeszcze obserwatorem równocześnie z Wow. góry. Czekaj, jak to powiedzieć, że siebie widzę, ale jeszcze widzę wszystkich z góry, nie? Ale często też jestem kimś innym, to też się zdarza. No. Ale to Ale ten. czujesz ten No. moment tego wejścia tam, czy to jest, jak to, na takie zasadzie? Znaczy, w Czujesz to? śnie to tak. Nie wiem, w sensie po prostu Aha. pojawia się obraz i wszystko jest we śnie, a w OP Aha, to w trakcie mam w akcji sumie jakiejś, tak? podobnie. Ale to też. W OP pamiętam, jak miałam tam kilka wyjść, to było też właśnie wszystko widziałam z różnej perspektywy właśnie. I to tak, nie wiem, czy naraz, czy nie, ale widziałam siebie właśnie z góry, z boku i na przykład jeszcze jakby z innej osoby. Jakbym była poza osobami, albo była inną osobą i widziała siebie. Coś takiego. No, fajnie. To ja byłem tak No. raz. Ja właśnie chyba mam tak najczęściej. Nie wiem, czy to nie przez te sny właśnie, bo ja nie widziałam nigdy chyba takiego snu z oczu po prostu. Przynajmniej nie przez cały czas. To no może był jakiś taki krótki epizod, ale
Tak musiałabym sobie przypomnieć. Mhm. No a co do tego snu, no to pamiętam tylko tyle, No że to miałam zobaczyć, co no. miałeś na kartce napisane. No, dokładnie się umówiliśmy, że ja przeczytam, Tak. co Sandra mi napisała gdzieś tam u siebie w pokoju, a ja jej Tak, napisałem właśnie, tak. u siebie. No. No, to był taki I nie. początek. I później poszliśmy Tak. spać. No, dobra, mów dalej. No i pamiętam tylko tyle, to był w sumie bardziej sen, bo nie pamiętam żadnych wibracji ani nic i pamiętam, że się obudziłem, było jasno w pokoju i tam nie wiem, czy to przyszedł ktoś do mnie, czy to była myśl, że mam pomóc Mariuszowi, bo próbuję tu przyjść, że gdzieś jest w okolicy, ale nie może dotrzeć. To mi się Ha, przyśliło, że mam mu zabłądził. pomóc. Ne, Tak, zabłądził. gdzieś błądził, tak, mam mu A, pomóc i może. tak. No. To a odnośnie tego, to tylko to miałam, jeśli chodzi o sny. Później miałam jeszcze zupełnie inne i jeszcze o takim znajomym, o którym wspominałam tam na live, że kiedyś mi się przyśniło, jak tam się z nim skontaktować i znowu mi się przyśnił, a tak to nic, w sumie nie Ha. było szczególnego. Ale to Dzisiaj w sumie w nocy słuchałam tylko to nagranie od ciebie, co wysłałeś, pa, No, tam mnie na też. serwerze. No A... to od razu poczułam, że wszystko mi tam wibruje, w ogóle takie No. ciepło na całym ciele i myślę, o, to dobry znak, ale No i tak fajnie, no, zasnęłam. ja nieraz też zasypiam w tym. No, No, po 2 godzinach ty... chyba się obudziłam, jak się skończyło nagranie. To też tego, Chakra Root, czy coś tam, ten drugie, co wrzucił. No, no i ja tego słuchałem. To. No właśnie. Ja też tego słuchałem i też takie różne wizje, to. I no, i widzę, i jestem między szamanami. Oni tam bębnią w te bębny, co nie? A tu No fajne. z tyłu za mną jeden właśnie, nie wiem, chyba kobieta, czy nie kobieta, jakiś, no właśnie jakiś taki szaman z piorupuszami, trzyma w ręku tak jakby taką miotełkę, czy z tych piór, nie piór, i tak mnie od tyłu tam, tak moją osobę tam gdzieś tam tą miotełką miata, coś tam, o, to, takie A to coś, była twoja o, wizja, czy przy twój tym. sen? No nie, to właśnie przy tym, zaraz na samym początku, Aha, okej. taka No wizja dobra, jakaś, no, rozumiem. nie sen. Hipnagogi. No, Tak no, jakby no, ci coś na hipnagogi zasadzie coś? tych hipnagog, no. Że to już taka scenka od razu. A ty, Pat, zawsze masz hipnagogi? No. A ja nigdy. Ja chyba tylko Tylko, jak że głos, nie? zasypiam w Głosowe. samochodzie. Aha, no tak, chyba że tak. A głosowe to Bo... miałam, ale to chyba przy paraliżu sennym tylko. Teraz to już nie wiem. Sandra, i wystrzały też, tak? Wspominaj, że słyszysz. To znaczy tak, to tylko tak, wystrzały właśnie. Takie, i to nie jest tak, że na zewnątrz, tylko jakby w środku, gdzieś tam w głowie, nie? Tak, ale takie Ale głośne, to no. strzały, czy bo nieraz takie piszczenia. Taki strzał, raz to był strzał zwykle jak z pistoletu, ale jak jest moment odłączenia, to bardziej tak, jakby ktoś mnie kopnął prądem i to tak po całym ciele, nie? Aha, to w ten sposób, tak, bo to są takie początki tych drgań. No i kiedyś widziałam też wokół siebie takie kolory, jakieś takie żółte, jakieś takie kolory tęczy bardziej, nie? To też pamiętam. A jak miałam paraliże, to słyszałam głosy właśnie szczekające psy, krzyczące kobiety, Ale... takie trochę przerażające. paraliże. Ale to nie mogę się No. ruszyć? Tak, bo to tak. Miałam właśnie na początku, zanim próbowałam OB, to chciałam LD i zwykle kończyło się paraliżem po prostu sennym i nie mogłam się ruszyć i tylko słyszałam dźwięki. A mieliście może też tak, że nie wiem, śpicie i nagle ktoś puka do drzwi, ale wiecie, że tak naprawdę nikt nie puka, ale was to wybudziło i jesteście we śnie jakby? Mieliście coś takiego? Nie kojarzę. To, znaczy jak? Jeszcze bardziej trochę to opisz. Na przykład tak zasypiasz i No, ktoś załóżmy, że pukał, czy? śpisz i ktoś puka do drzwi i ty się wybudzasz. Podchodzisz do drzwi, a tam na przykład nikogo nie ma. I Aha. budzisz się na nowo i okazuje się, że to był sen, ale A, taki bo ty już rzeczywisty jesteś. bardzo. No to są te fast wake'i, co ten właśnie tłumaczył, ten Jarek. To ja na przykład miałem coś takiego, że ja się budzę w nocy, aha, mówię, a spiszę szybko, spisałem to, nie mówię, ale fajnie, nie? Kładę się, nie? Znowu się obudziłem, nie? Mówię, znowu spisałem coś tam, nie? Ej, budzę się rano i nie, kartka jest pusta, nie? A kurde, a No, i ładnie. to są te, jak on to nazywa? Fast wake'i? Tak? No, fałszywe przebudzenia te.
No i dużo Aha, powiem. nawet nie pamiętam, jak o tym mówił. No, to chyba Fast Myślę. Awake, no. Coś takiego. Aha, to ja miałam tak właśnie zawsze z pukaniem do drzwi i z telefonem, że ktoś do mnie dzwoni. Myślę, 6 rano, kto do mnie dzwoni? To na pewno nikt do mnie nie dzwoni. Myślę, odwracam się. I zasnęłam. Kurczę, aż żałuję, nie? Teraz. Ej, mi No i teraz co coś tam przyszło do jeszcze? głowy. No. Wyrzucę na ten. Tak jak mówiłaś, że te żółte jakby energie, coś. W sensie Wyrzuć. kolory, czy coś? No. W ogóle, jeśli chodzi o hipnagogię Zobacz. w postaci Wrzuciłem tekst tego obrazów. rozmów. O, dobra. Tu jest, Jeśli to chodzi o jest nagranie, takie. piosenka. No czekaj, a dobra, mów, mów. Nie, to jest pierwsze. No dobra, nie, bo ci ucieknie motyw, dobra, ja zdjęcie spojrzę i skojarzę. No mów, mów. Nie, mi chodziło tylko o to, że jeśli chodzi o hipnagogię, takie obrazy, to chyba najłatwiej je widziałam na siedząco, jak zasypiałam w samochodzie na przykład, albo u fryzjera. To zawsze widzę jakichś ludzi, czołgi na ulicy, się wystraszam, że czołg jedzie w moją stronę i tak zasypiam i właśnie wtedy zawsze widzę i na siedząco chyba mi się wydaje, że najłatwiej by było mi wyjść, ale ciężko tak w domu po prostu spróbować zasnąć na siedząco. No ja też nie próbowałem, ale mi to nie wychodzi, ja muszę leżeć, nie? I co, i na brzuchu najczęściej? Czy różnie? No. Aha. No, bo jak A tam bo w wszystko sumie. mówię, że na płasko, albo jakąś stronę jakiegoś tam, powiedzmy, północ, południe, jakieś tam tego, ja po prostu kładę się tak, jak mi wygodnie, nie? Aha. Nie patrzysz północ, Też południe. dobrze. No i co wyjdzie, to wyjdzie, nie? Na tej zasadzie, nie? No i nieraz piszę, nieraz jest tak, że cała noc jest. Po prostu kładę się jak zombie, wstaję rano i mgła, nie? Tak jak mi ostatnio gadali, to tak miałem przez kilka dni, powiedzmy, nie? No ale wróciło znowu, jakbyśmy gadali teraz ostatnio, to tyle wróciło, że to jest szok, nie? To może ja niepotrzebnie ze sobą walczę, bo tak zazwyczaj właśnie też na brzuchu zasypiałem, a teraz próbuję się relaksować na plecach, co nie? I tak, No ja nie umiem a to tak. mi niewygodnie, a to zaraz, a to coś zaswędzi i tak tylko na bok się przekręcę i zaraz chrapię. No To właśnie. No bo sam tak jak bywa ten Jarek podobnie. to macie, przede wszystkim musi się być ułożyć wygodnie i tak jak odpowiednio, jak komu Swój, pasuje, nie? Każdy no. swój sposób musi znaleźć. Tysiące technik, bo tysiące, czy tam miliony technik, bo miliony ludzi na świecie, ale każdy musi znaleźć swoją technikę do tego zapamiętywania, wyjścia i wszystkiego, nie? Relaksu. No widzisz, no to A cenna teraz uwaga. Popróbuję. Tak często wychodzisz, Pat? To, znaczy się wychodzimy codziennie, nie? Znaczy, Ogólnie tak, nawet. ja wiem, No, tak, już mi tutaj ale jarkuje, no. co, ale takie. No nie, ale bo to wiesz, że tak jest Tak. najbardziej mi odpowiada jego język, no. Mnie też, ale mam na No. myśli tak świadomie, zapomniałam No to dodać. dzisiaj. To dzisiaj, wczoraj też było, nie? A tak to jakbyśmy gadali z Mariuszem, to ja mówię, parę dni miałem spokój, w ogóle nie było nic, nie? To jest tak, że na przykład tydzień jest cisza, nie? No i właśnie nie wiem, i mi się wydaje, że chyba sami sobie jakieś blokady kładziemy, nie? Sami W sumie sobie coś tam. tak. Aha, bo nie, bo to, bo tamto, bo jestem zmęczony, bo dobra, muszę się wyspać, ale tak śpisz, tak śpisz. Ja się budziłem dzisiaj 4 razy czy 5 razy w nocy i nie spałem po 5 czy 10 minut, ale mimo to jestem więcej wyspany niż jakbym przespał 8 godzin, nie? No Bo się cieszę, to ja bo. mam podobnie. W ogóle tak 5, nie wiem, 5-6 godzin śpię na dobę, nie? Plus minus tak, nie? 5,5, 6, nie? Taka jest, bo kładę się 12, a na przykład wstaję przed 6, nie? 15 do 26. To jest najbardziej wypoczęty organizm, nie? To mnie, jak się o 4 obudzę, to się chyba najbardziej wyspana czuję, ale i tak lubię spać jeszcze dalej. No wiadomo, no bo to zaś ja też założyłem, że czym więcej mi się coś tam zapamiętywałem, albo jakieś fajne akcje były, no to chciałem spać jeszcze więcej, nie? Żeby A jeszcze więcej potrafiłeś było. wrócić do tego samego snu? No nie zawsze, rzadko mi to, na początku jak na przykład się okazało, tak jak właśnie się zastanawiałem, czemu tak jest, nie? Czemu nieraz się wraca do takiego jednego, nie? I tak jak ten Jarek mówił, że to są jakby do przerobienia coś tam jest nie tak, nie?
I nieraz tak miałem jak dzień świstaka, o dzisiaj leciał w telewizji, dzień świstaka, nie? Budzisz się i tak jak, o, kładę się spać i to samo, kładę się spać i to samo. Tak on miał, że budził się i miał to samo, budził się i miał to samo, nie? No i kiedyś tak, ale teraz ostatnio nie, po prostu jakby przerabiam ten sen i jest... Ale ten sen przerabiasz wracając do tego snu, czy poza snem? Nie, po prostu jakby wyciągnę wnioski, na bieżąco. Sobie go spiszę, no sobie spiszę, wyciągnę jakieś tam wnioski. Na przykład tak jak dzisiaj ten ostatni, to chyba były tam pająki jakieś, nie, przedostatni pająków, pełni pająków. No i teraz pająk może dla mnie być symbolem, nie wiem, na przykład dla was czym jest? Zwykłe domowe pająki. No. Pełno było w kuchni, całe gniazdo było. Tak samo pełno było w salonie, całe gniazdo, nie? Mm. Na przykład, nie wiem, arachnofobia, niektórzy mogą się bać, nie? No. Nie? A ja na przykład sobie zawsze mówiłem, że, bo na przykład jak pracowałem tam na budowach czy gdzieś, to tam parę zawsze osób miało takie powiedzenie, szczęśliwy dom, gdzie pająki są, nie? Tak. Szczęśliwy dom, gdzie... Dobry. No ja sobie w ten sposób tłumaczę, mówię, no pełno pająków, no to szczęśliwy dom, gdzie pająki są. I tu nie ma więcej jakiejś, wiesz, no, jeden by się wystraszył, no, tam arachnofobia, nie? Lęk przed pająkami, nie? Dobre. A tutaj, no mówię, to jest mój symbol, nie? Znaczy się, pająk jest ogólny, nie? Ale dla mnie może to oznaczać to, a na przykład dla was coś innego. Nie? Karty, kto gra w karty, ten mały w darty, nie? Albo na przykład, nie wiem, karty do gry mam na myśli, nie? Ale na przykład dla kogoś może być karty, to może być symbolem rozrywki, nie? Usiąść, pograć w karty. Czy tam, nie wiem. No, każdy mówi inaczej, to musi na swój sposób, nie? No, dobre, dobre. No, mnie to chyba też zależy od całego snu, jaki jest. I tam, jakie mam odczucia przy tym śnie, chyba tak też bym na to patrzyła. Chociaż, nie wiem, pająków się ale nie boję. Spisujesz? Tutaj bym się bała, a... Przestałam, ale znowu będę pisać raczej. Nie no, trzeba. Ja próbowałem coś nagrywać. Kiedyś spisywałam. No. Na Wordzie spisywałam sobie. No ale ja tak zapamiętywałam 5-6 snów, to stwierdziłam, to będę zapamiętywać te ważne, znaczy zapisywać te ważniejsze, nie? No właśnie, tak i to później jest to. Robiłam. No. Ale nie wiesz, który ważny. No właśnie, ja to samo pomyślałem, nie? Tak? Przykład... No pierwsza taka no. Myśl moja, no właśnie. Kurczę, bo serem się tak. Miałem tak. A, jeszcze pamiętam jeden. Teraz mi się przypomniało, jakbyśmy gadali. W kościele msza tej. No i co teraz? I to był ułamek, że weszłem i msza się zaczęła i... No cóż, dzisiaj niedziela, i może tyle? Taki znak. No, ale to widzicie, na przykład i to jest... To jest... O, teraz chciałem 5, a tego nie spisałem, nie? Teraz mi się przypomniało na przykład, nie? No, już w trakcie. No i widzicie, teraz który był ważny? Który był ważniejszy dla mnie, czy na przykład który by mógł być ważniejszy dla was? To znowu są symbole na przykład, nie? No dużo tego. To ja dzisiaj też jeden zapamiętałem. A no. Też tak jakbym siedział w tramwaju albo w autobusie jakimś. Na jednym siedzeniu. Wiem, że z 5 nas kolegów było, że ja siedziałem, a ta czwórka gdzieś tam obok dalej. I tak załóżmy naprzeciw siebie albo coś. I... Wiem, że jakaś akcja była dzień wcześniej, że nie wiem, czy jakieś pieniądze zdobyliśmy, czy coś tam, czy no nie wiem, czy ukradliśmy, czy już nie pamiętam, że była jakaś możliwość, że ktoś sobie czy nazbierał tych pieniędzy, czy co. I stoją goście obok, podają się niby tam za policjantów, że oni właśnie sprawdzają, kto ma te pieniądze, czy coś tam. Ale ja tak wyczuwam, że oni tylko się podszywają, co nie? Po tych sprawdzających. I tam mówię do tych kolegów, ej, to może wysiadamy wcześniej, zamiast tam jechać do końca, czy coś tam. Jakiś taki motyw był dziwny. A oni nawet na mnie uwagi nie zwrócili. A ja sobie gdzieś tam wstałem i na następnym przystanku jakiś tam dzwonek zadzwonił, coś tam i wysiadłem na ulicy i tyle. A ten chyba dalej pojechał. I też taki nie wiadomo co do czego ten sen, czy to gdzieś jakieś akcji, może w historii coś ktoś działał, czy co, nie wiem. Ale to było na przykład współczesne, na przykład ubiór? Nie, właśnie takie lata ja wiem, kurde, 60, 50. Takie właśnie, takie starodawne, no, że tak jakby
Za czasów tych, nie wiem, skoków na banki i tak dalej, tych takich, kurde, no. Ale to 20 Takie. lata, 30 to, ale to była Polska, czy Stany, czy na przykład jakiś. Kurde, no tego ci nie powiem. Ale raczej, kurde, jakieś Anglia, może Ameryka, nie wiem. Coś bardziej te klimaty z tych filmów, jak tam kowboje, nie kowboje w tych kapeluszach takich, ale nie takie duże, tylko takie, jak to, nie wiem, meloniki, nie. O, No, no, takie. to kojarzę. Takie, no ale że dawne czasy. A oglądałeś ostatnio może film z tym związany? Nie, tego nie pamiętam. Nie, nie, raczej dawno jakiś film oglądałem. No, a, takie to. Albo pierwsze skojarzenie z jakimś filmem takim, no też. Nie wiem. No to tej nocy miałem coś takiego. A tak to. A macie jakieś. No mów. Sarki. Nie, no mów. A macie jakieś sny, które jeszcze musicie sobie, że tak powiem, przerobić? No ja nic takiego raczej nie mam. Że nie tam, że coś tam się powtarza, czy coś tam. Aha, raczej się niepowtarzająco, ale na przykład, których nie zrozumiałem, no to tak. Aha. Niektóre mam, na przykład sobie czytam i nie wiem do dzisiaj, co, nie, co znaczyły, nie? A to jest taki jeden sen, czy więcej ich masz? No różne, mam kilka na przykład, nie? To są takie trochę abstrakcyjne, nie? Gdzie niektóre były A świadome, a widzisz jakiś niektóre po prostu związek były. między tymi snami? Więc to nie patrzałem w ten sposób. Ogólnie ten związek to jestem ja, nie? Tak jakby tak. No nie. Tak, to nie? Ja je łączę, nie? Ale tak jakby były osobne w ogóle historie i miejsca i w ogóle. Bo tak jak teraz Mariusz mówiłeś, że jakieś meloniki też takie miałem podobne, nie? Ale to właśnie było gdzieś tam parę razy, nie? I na przykład abstrakcyjne, że miejsca, których nigdy nie widziałem, czy w życiu, czy nie wiem, w bajce, czy gdziekolwiek, nie? No, no. Teraz obcy ludzie, powiedzmy, tam mi się coś i na przykład są obcy ludzie, nie? Znaczy, nie, nie, bo w śnie to się znam. Ojejku, znam tych ludzi, tak jak teraz. Znamy się już kupę lat, nie? Budzę się, zastanawiam, co to za ludzie byli, nie? No tak, macie tak kiedyś? Mieliście tak? Ja nie. Nie, nie. Chyba, że bardziej w Jak? rzeczywistości. Co? Znaczy nie, tylko tak w rzeczywistości, że kogoś spotkam i myślę, o kurde, ja cię znam. Tylko tak, no. Widzimy się pierwszy raz, ale co nie? jakbyśmy się już kiedyś znali. No to ja też bardziej tak tak. Wiele razem mam. No, no. No. Że poznajesz A w kogoś śnie na to dzień nie. mówisz, czy... Aha. Że twarz Ale niby masz jakaś normal... znajoma, a tu w realu ją pierwszy raz poznajesz, to nie? A to mówisz w realu. Na przykład No, spotykasz no. kogoś, tak? W tym I masz realu, wrażenie, tak. że to... No Spotykasz to ja tak kogoś mam. pierwszy raz, no, a tak, no kurde, gdzieś skądś kojarzy to twarz, gdzieś Skądś jakaś go znam, znam i no, myślę, że nie mogę, wiem. kurde, otworzyć się przed tą osobą i gadać w ogóle i wszystko, nie? A nieraz tak, że kogoś poznajesz, mówisz, kurczę, no to... Choć nie wiadomo, jak chciał, czy chciała, no nie dam rady się przemóc, bo coś tam... No to tak jest, nie? Ej, dobra, ja będę musiał uciekać, bo ten, No, musimy dobra, dokończyć fajnie. obiad. Tam Fajnie, jeszcze ten, fajnie, jak się dzięki dowiedzieć. za pierwszą O, rozmowę wspólną. trzymajcie się tam. Ekstra No było. właśnie, i tak dzięki za Dzięki, wasz czas, Patryk. nie? No No, super. ja również Ja dziękuję za również czas. dzięki za Hej. wasz czas. Jak Na będę razie. widział, że ty jesteście, to będę dołączał najwyżej, nie? O. Albo Znaczy, piszcie ja tego będę tyle. po prostu, jak wy tam się zgadacie, to po prostu dołączę. No dobra. Dobrze. No, trzymajcie się, hej. No to dobra, no to do Hej. miłego. Do następnego razu, pa. Pa, pa. Hej, hej, wszystkim.